To moment, kiedy po raz pierwszy widzę nauczyciela języka angielskiego Rafaela Luszwargi. Po kilkudniowym areszcie nauczyciel pojawia się na następnej manifestacji. Wtedy dowiaduje się, że nauczanie jest dla niego przejściowym zajęciem. My mieli experience of the foreign legion, French foreign legion, Pater Nostra. After that, I went to the Brazilian military police as a soldat, and then I joined as a military officer in the cavalry of the military police. After that, I tried to join the Russian army. However, because of my nationality, I could not join, and I joined the FARC in Colombia. And then I went back to Brazil because FARC in Colombia was too much pussy for me. They are negotiating for peace with Colombia. I do not agree with any kind of peace negotiations with the Colombian government. They are corrupt and they are totally in the United States hands. Skrajnie lewicowe przekonania, a także wcześniejsze studia w rosyjskim Kursku zdecydowały, że Rafael ma konkretne plany na przyszłość. Now I'm going to the Donetsk Freiwillige Legion and fight for the freedom of the Russian people in Ukraine. Russia is also the as all the Slavic culture and Slavic region. It's the region where we should fight for our culture and for our blood, because that is the true social and developing of humankind realizes. Choć manifestacja przebiega spokojnie, a Rafael bardziej zainteresowany jest dobrą zabawą niż konfrontacją z policją, znajduje się pod baczną obserwacją sił porządkowych. Tuż po zakończeniu manifestacji siły specjalne policji ponownie go aresztują. To ostatni raz, kiedy widzę Rafaela w Brazylii. W tym czasie Rafael od 9 miesięcy walczy po stronie separatystów. Spotykam go w szpitalu wojskowym. Filmować mogę jedynie w szpitalnej sali, aby nikt postronny nie był w stanie zidentyfikować obiektu. Brazylijczyk, który zwyczajowo walczy bez kamizelki kuloodpornej, trafił tu po groźnym postrzale. We were observing the enemy, we went out for observing the enemy positions in the landing track, but they spotted us, they started shooting with machine guns, where I was hitting for 7.62mm bullet, just in the chest. Come and went out. And after that they started shooting with automatic grenade launchers, HS, and while they exploded around, it hit my leg. Some shrapnels around everywhere in the body, but mainly in the arm. But everything is fine now. In 1 week more or less I should be ready to battle again. Привет, Василий. Привет, Бразилия, мотафака! Na terytoriach zajętych przez separatystów zjawił się około 2 miesięcy po aresztowaniu w São Paulo. They interrogated me not in a very nice way in Brazil, but I wasn't doing anything. But still, even if they have nothing against me, they hold up for 45 days or 42 days, I'm not remember right now, in jail. Then they decided that a chocolate can couldn't explode. 45 days in the center, and they set me free. Talk with Alexander Dugin helped me a lot, thank you Dugin. And I arrived first in Lugansk. Что это за инструмент? Вот это дуба, это чтобы... Это профессиональные вещи из Бразилии, чтобы работали с кровью. O jego zaawansowaniu świadczy szybka ścieżka kariery w Ługańskiej i Donieckiej Republice Ludowej. There I was an instructor in the Prizrak regiment. Then the guys I was serving with, which I respect a lot, like Fidel, is my special, decided to change to an artillery unit, Kazakh artillery unit. I took the vow to become a Kazakh, became an artillerist. Then for a time I was in diversion groups with Babai, but still with the Kazakhs. And with the arrival of a lot of foreigners, they decided to make a platoon just of a force to put me in command. Here in Donetsk. From soldier to lieutenant in 8 months, it's quite fast. I'm really happy with that. W tym czasie Brazylijczyk zaliczył większość ważniejszych bitew na wschodzie Ukrainy.
Rafael jest cennym kontaktem dla innych Brazylijczyków, którzy przyjeżdżają tu walczyć. Jego towarzysz broni prosi o ukrycie twarzy po tym, co wkrótce ma się przydarzyć Rafaelowi. Oprócz Brazylijczyków w szeregach separatystów walczą m.in. Rosjanie, Czeczeni, przybysze z Zakaukazia, Bałkanów, Francuzi, a nawet Amerykanin wielbiony w separatystycznej republice Zak Nowak, wcześniej walczący po stronie Serbów na Bałkanach. W Doniecku są przyjmowani jak swoi. Rafael nie ma wielkiego rozeznania w ukraińskiej rzeczywistości. Powtarza utarte propagandowe zwroty sączące się z rosyjskich mediów. There is fascist, there is a putsch that went in Kyiv, this government is completely illegal, it's anti-democratic, it's anti-human rights. And there is no way to support Ukraine at all, the Ukrainian government, because we are not against Ukraine as a country. Jednak już wtedy widać u niego pierwsze oznaki rozczarowania wojną, a także działaniami separatystów. Choć o pieniądzach nikt tu nie mówi, mogą być jednym ze źródeł frustracji. This war is going to be really long. We don't think it's going to be over in less than 2 years, 3 years. There's a lot of politics and economics in the games, which I don't understand. So really hard to tell. It looks to me that it's going to be a new Transnistria. The way international politics is dealing with place, the borders are not moving at all, but there is a lot of small clashes between small units. 6 października 2016 roku ukraińska służba bezpieczeństwa poinformowała o ujęciu na kijowskim lotnisku Boryspil brazylijskiego obywatela walczącego po stronie separatystów. Nie ma wątpliwości, to Rafael. Ukraińskie SB informuje, że znaleziono przy nim paszport Donieckiej Republiki Ludowej oraz książeczkę wojskową podpisaną przez jednego z separatystycznych przywódców, Igora Girkina, pseudonim Stryłkow, pułkownika rezerwy armii rosyjskiej, walczącego wcześniej także w Bośni po stronie Serbów. Dlaczego Brazylijczyk przyleciał do Kijowa? Z relacji jego rodziny wynika, że otrzymał propozycję pracy na Ukrainie jako specjalista od ochrony statków towarowych pływających w strefy konfliktów zbrojnych. A minha primeira pergunta para ele foi falar: filho, isso envolve a Ucrânia. Você lutou contra a Ucrânia numa guerra. Você não acha que pode ser algum tipo de truque para te pegar de alguma forma? A culpa é de vocês! Najwyraźniej ojciec Rafaela miał rację. Rafael Luszwargi jest oskarżony o tworzenie lub udział w grupach terrorystycznych. Zgodnie z ukraińskim prawem grozi mu od 8 do 15 lat więzienia.